Tym razem nie będzie żadnego wstępu z podróży, zwłaszcza że dotarcie tutaj zajęło mi ponad 24 godziny. W każdym razie jestem już w Wenecji, w mieście, które żeby poznać trzeba spędzić sporo czasu. Ba, niektórzy nawet książki pisali o Wenecji typu 1000 dni w Wenecji, o taka była. My aż tak szaleńczo do tematu nie podejdziemy i spędzimy w Wenecji, no nieco mniej, bo jeden dzień. Omówię my, bo oczywiście zgodnie ze wszelkimi wytycznymi Wenecję powinno zwiedzać się w parach. Ale będzie romantycznie, kurwa. Mamy jakiś plan? Nie mamy żadnego jeszcze. Idziemy przed siebie, nas nogi poniosą. Ale pięknie. Lepszej pogody to by nam chyba Zubilewicz nie załatwił. Chyba znaleźliśmy ten plac. Czyli tego Marka. Ładny. Mówili, że tu będzie mnóstwo ludzi, a tu proszę bardzo. Jesteśmy w pierwszej kolejce do zwiedzania. Kurwa, my tu przed chwilą byliśmy. Co? Gdzie? Przy tym wielkim. Tak? Tak. No nie żartuj. No. Nie, już na kółko zrobiliśmy. Ja na przewodnika, teraz ja prowadzę. No i już się odnaleźliśmy. No nie wiem, czy coś równie ciekawego jeszcze tu znajdziemy. Idziemy, kurwa, takie rusztowania tylko. Nie, no cofałem się. Co, ale obiecajmy sobie jedno, że nikt nie wpadnie na jakiś debilny pomysł, żeby wynająć gondolę. Dobrze, słowo honoru. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierała bursztyny. To buja, ja pierdolę, weź tak się nie kręć. Weź go zapytaj, czy się tutaj ludzie wypierdalają czasem o tym. Kurde, to jest potrzebne tej cykady dla nawy. Gondola 5 miesięcy temu stała barka tutaj na boku, wsiadało 5-6 osób, grubi byli, wszyscy wyszli w tym momencie i barka pum zrobiła. Całe szczęście, że nie ma grubych na pokładzie u nas. Jak, wilku morski? Arr. Romantycznie było? Bardzo. Zapachy, bardzo romantyczny. Jakimś szafranem chyba. Lawendą. Tylko wina brakowało i ser, i takiej deski z serów. No dobra, to tyle jeśli chodzi o obowiązki. Teraz pora na przyjemności. Idziemy w tej Wenecji na mecz. Zespół gospodarzy Wenecja FC gra z... Senekalcią. Z Czeseną grają. Dobry. Ja przygotowałem się do tego meczu i wyczytałem niezłą ciekawostkę o drużynie gospodarzy. Ten zespół ma barwy pomarańczowo-czarno-zielone. I mają fajny przydomek. Jaki? Pomarańczowo, czarno-zieloni. Widziałem taki artykuł, że mają przydomek pomarańczowo-czarno-zieloni od tego, że ich barwy są pomarańczowo-czarno-zielone. Kto na to wpadł? Ty pewnie przygotowałeś jakąś ciekawostkę o drużynie gości. Nie wiem, daj mi chwilę na przemyślenie tego. No i dupa, nie wymyśliliśmy żadnej ciekawostki o zespole Czesena, ale poprosiliśmy dwóch ekspertów, Mateusza Święcickiego i Filipa Kaplicę ze stacji Eleven. Była prośba, dawajcie chłopy ciekawostkę o Czesenie. No i coś napisali. Uwaga, będę czytał. Kiedy Marco Parolo z Lazio grał tam z Nagatomo z Interu, ten drugi uczył go po treningach japońskich zwrotów. Znasz takich zawodników? Nie. To Filip Kaplica. Taką ciekawostkę podesłał, a Święty jakieś zdjęcie wrzucił, ale to nie wiem kogo. Są jeszcze jakieś ciekawostki? O, Szczepan Janus. Liczba samogłosek w nazwie jest taka sama jak spółgłosek. Ale ciekawostek nagle się zrobiło. No i już na stadionie? I to jakim stadionie? To jest jeden z dwóch stadionów w Europie, który jest położony na wodzie. Jedyny dojazd na niego jest drogą rzeczną. O, kibice gości zmierzają. Ale to było meczycho. No już w tramwaju wodnym. Generalnie to się nic nie działo w tym meczu. Był taki moment. Przysypiał. Nie, no, zapełnił mi się oczy. Przysnąłem to ręci. Zapełniam się, bo tak siedzę i tak się przyjmuję. Co jest? Gdzie jestem? Bo na meczu. Ale kawę się napiłem i przeszło. Ciekawa ta kawa. Jaka to jest? Zbożowa? Po tunesku. Ja nie słodziłem, czyli coś zdrowo. Ale się działo na trybunach. Te mały derby Belgradu nam się nazywiły. Rzeczywiście to mini derby Belgradu. Była szczypta pirotechniki. Tam jakieś pretensje były ze strony kibiców odnośnie piro. Tak, gdzie panowie bardzo buntowali, w jaki to sposób
kibice wnieśli petardy i lace na stadion, skoro nawet pytałem się o zapalniczki. Rzeczywiście, przy wejściu tak było, że podchodziła pani i się pytała, czy ma pan zapalniczkę? Nie, to proszę. I oni przy takich pytaniach wnieśli petardy, no, i lace. Szczegółowa kontrola. A wynik? 1-0 dla gospodarzy, dla Wenecji. No, my już w pociągu, bo zaraz grzejemy na następny mecz i to jest chyba najlepszy moment, aby zakończyć ten przewodnik. I tak jak zapowiadałem na początku, jeden dzień w Wenecji w zupełności wystarczy, aby... Chyba, że wszystko, co jest najważniejsze dla widza. Tak.